Mamy niedzielę no i muszę powiedzieć na sam na początek, że jest to bardzo smutny live. Cześć Michał jest, mamy tutaj pierwszych widzów. Słuchaj, sytuacja jest taka, że z tego co wiem to gracie się próbę we wtorek o ile dobrze pamiętam i yy, nie wiem wiesz co czy będę, bo mi wyskoczyła pewna sprawa rodzinna, więc napisz mi tutaj w komentarzu albo już po lajwie yy, kiedy co i jak to, yy, to, yy, to się umówimy. Ewentualnie w sobotę yy, jak będziesz miał tą audycję, to mogę tam wpaść, to się możemy spotkać, jakoś się musimy yy, dzwonić i ugadać. Witam serdecznie wszystkich na dzisiejszym live, no moi drodzy, dzisiaj był naprawdę ciężki dzień. Witam, witam Bartku. Dzisiaj był naprawdę ciężki dzień, dlatego że polska kultura i polska muzyka w ciągu kilku godzin straciła dwóch bardzo ważnych artystów. Rano Doszła informacja, że w wieku 89 lat odszedł Ernest Bryl, najbardziej znany jako współpracownik zespołu 2 +1 oraz oczywiście odpowiedzialny za. Współpracownik również Katarzyny Gertner, odpowiedzialny za takie płyty jak na szkle malowane. To była taka śpiewogra, w której wzięli udział Halina Fronskowiak, Andrzej i Eliza, Maryla Rodowicz, Czesław Niemen i wielu innych. Ernest Bryl odszedł dzisiaj rano w wieku 89 lat, no i po południu strzeliła informacja o śmierci Antoniego Krupy. Legendarnego dziennikarza Radia Kraków, czyli z mojego miasta. Jak często bywałem w Radiu Kraków, spotykałem pana Antoniego wielokrotnie na korytarzu. Jedynie mogę mu podziękować teraz za te wszystkie rozmowy. To była skarbnica wiedzy niesamowita, świetny muzyk, wspaniały dziennikarz, jazzman. Bluesmen i, i wszystko, co można powiedzieć. Antoni Krupa odszedł dzisiaj po południu w wieku 78 lat. I przypominam jeszcze tym, którzy jeszcze nie wiedzą, rano odszedł Ernest Bryl, współpracownik chociażby grup 2 plus 1. I to on, co ciekawe, był odpowiedzialny za napisanie kultowego tekstu do piosenki. Krystyny Prońko, psalm stojących w kolejce. Antoni Krupa, 78 lat, Ernest Bryl, 89. Moi drodzy, także ja dzisiaj za bardzo nie jestem, że tak powiem, w nastroju, ale witam Was, mimo wszystko, na. Kolejnym live, no i zapraszam tradycyjnie do zadawania pytań. Tak, Michał, masz rację, wykrusza się Stara Gwardia, dlatego my musimy po prostu grać i pociągnąć dalej tą muzykę, żeby po prostu rock and roll nie umarł, że tak powiem. Co się stało? No, mówię jeszcze raz, że polska kultura straciła dzisiaj dwóch yy, yy, wspaniałych artystów. Yy, dziennikarza radiowego Antoniego Krupę i Ernesta Bryla, współpracownika yy, zespołu Między innymi 2 Plus 1. Wszystkie materiały na ich temat macie na moim kanale Czas na Winyl. Lena pyta o wiek. Lena pyta o wiek. 41 lat skończy w kwietniu. Bardzo często zauważam, że odpowiadam na to pytanie na live'ach. No, wielka szkoda, dlatego, że tak jak tutaj Michał właśnie zauważył, że, że wykrusza się ta stara gwardia, no ale nie ma na to wpływu. Dobry wieczór, Łukasz, witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Zapraszam oczywiście do zadawania pytań. Dzisiaj mamy, tak jak mówię, niedzielę, a zatem pora rozpocząć kolejnego live'a. No, nie, nie tak miał wyglądać ten początek, ale, ale po prostu no, życie jest życie. Ale przejdźmy może do jakichś weselszych. Tematów moi drodzy, mimo wszystko mamy tutaj smak pełnosprawności. Dzień dobry, ale super, że znów Pana znaleźliśmy. E, pozdrawiamy. Czy wrzuci Pan jeszcze kwiatki z kwiateczkowa? Uwielbiamy. E, tutaj, e, tutaj e, dzisiaj, czy w ogóle? Znaczy, jeżeli chodzi o YouTube, odpowiadam Lenie, od. Y, odpowiadam lenie, na YouTubie działam już 7 lat. Odpowiadam teraz na pytanie smak pełnosprawności. Niestety ze względu na prawa autorskie nie będę w stanie nagrywać po prostu żadnych bajek bądź po prostu muzyki, dlatego że grozi to utratą kanału. Szabi Love, nazywam się Marcin Zając. Odpowiadam, bo tutaj jest też jak, jak mam na imię? Dobrze. S Sentimental Games, witaj. Dobry wieczór. Świetnie, że dzielisz się wspomnieniami o odchodzących artystach. W telewizji mówili dziś bardzo zdawkowo. Wiesz co, Sentimental Games? Powiem w ten sposób. Szkoda, że. Powiem Ci szczerze, że myślałem, że y, sytuacja, która się dzisiaj wydarzyła, bo podwójna sytuacja y, bo mówię, od, odeszły dwie osoby y, y, myślałem, że będzie zainteresowanie większe. No niestety, pokolenie już powoli zapomina, kim był Ernest Bryl i Antoni Krupa. Szkoda. E, y, 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 z... W ogóle, w ogóle, nie, nie, nie będzie żadnych nagrań, jeżeli chodzi o, o zgrywanie czegoś z płyta, szkoda, bo akurat jakiś czas temu zakupiłem bardzo dobrą wkładkę, którą, którą, którą zakupiłem, po prostu to, to yy, tutaj no, mógłbym to pokazać, jak to, jak to w ogóle brzmi, ale, ale generalnie no, nie chcę ryzykować. Po prostu YouTube jest w tej chwili tak restrykcyjny, że szkoda by było tego kanału kolejnego stracić. Yy, dobrze. Yy, dalej. Szansa, że jakoś się pan tym podzieli, jest nie do zdobycia. Jest ta płyta kwiatki skateczkowa. Nie ma żadnego problemu. Bajek jest jeszcze sporo na rynku wtórnym. Można to śmiało, że tak powiem, zdobyć. Witam serdecznie, Krystian. Tutaj Lena pyta, ile czasu nagrywam. No nagrywam, działam na YouTubie od siedmiu lat. Krystian, witam. Bartosz, mam dwa pytania. Pierwsze, czy będzie kiedyś odcinek, czyli recenzja jednego albumu Atomic Kitchen i czy będzie odcinek z cyklu legendarni muzycy Krzysztof Klęczon? No Krzysztof Klęczon, odpowiadając trochę od tyłu na twoje pytanie, na pewno się pojawi, bo przecież to jest legendarna postać. Nawet nie wiem, czy nie będzie w kolejnym odcinku. Odcinku. Witam Ilonę. Być może Krzysztof Klęczon zdecydowanie tak pojawi się w serii. Być może nawet i przyszły tydzień. Tak, 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 Krystian. To jest dokładnie ta sama osoba. Ernest Bryl tworzył utwory dla zespołu 2 +1. Tak jest. A dzisiaj jeszcze odszedł Antoni Krupa, ze względu na to, że jestem krakowianinem i często bywałem w Radiu Kraków, także wspominałem na samym początku live'a, że też bardzo często się spotykaliśmy na korytarzu. Antoni Krupa, legendarny jazzman, który zagrał na gitarze nawet na płycie Marka Grechuty Magia Obłoków, także niestety obydwoje dzisiaj odeszli w kwestii tam Kilku godzin. No niestety, takie jest życie, ale tak, Krystian, masz tutaj rację. Eee, rzeczywiście, dwa plus jeden. I był również odpowiedzialny za tekst do legendarnego utworu Krystyny: Prońko, psalm stojących w kolejce, czyli za czym kolejka ta stoi po starość, po starość, po starość, prawda? Tak śpiewała Krystyna: Prońko. Dobrze, eee, tutaj mamy. Yy, tutaj yy, mamy już, widzę, jeden komentarz, który bardzo mi się nie spodobał. W takim razie dziękujemy i idziemy dalej. Dobrze, moi drodzy. Spokojnie czasami się zdarza, po prostu, że ktoś napisze komentarz nieodpowiedni. Ja muszę to wszystko mieć na bieżąco, jednocześnie ciekawie mówić i, 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 i odpowiadać na wasze tutaj pytania. Dobrze, moi drodzy. No, nie jest to pytanie związane z live'em, ale dobrze. No. Odpowiem. Bardzo mi się podoba imię, o które pytasz. Także dycha. Dawid Wodecki. Cześć, cześć. Witam cię serdecznie. No, tak jak mówię, no nie, nie tak ten live się miał zacząć, bo tutaj widzę, kolejne osoby dochodzą, więc powiem o co chodzi. No, polska kultura straciła dzisiaj dwoje ludzi. Przy czym jednego, którego dosyć dobrze znałem, odszedł Antek Krupa, legendarny jazzmen. Dziennikarz Radia Kraków, z którym wielokrotnie się spotykałem, a rano odszedł Ernest Bryl, tak jak tutaj niektórzy zauważyli, współpracownik zespołu 2 plus 1. Dobrze moi drodzy, to już wiecie, a zatem, a zatem y, proszę tutaj o kolejne pytania od Was. Yy, bo po prostu dzisiaj no, ten dzień jest dla mnie, że tak powiem, ciężki ze względu na to, yy, co się stało I, i dobrze, że akurat ten live wypadł na, na dzisiaj, bo troszeczkę yy, tutaj, yy, yy, także tutaj od razu po prostu lepiej mi się zrobiło, jak minęła ta godzina 20 i mogę się spotkać z wami na kolejnym live'ie. Witam, witam Janusz, witam, witam. Kiedy kolejne nagrania z Radia Bermuda? Wiesz co? Jest tutaj Michał, który przeprowadzał ze mną ten wywiad. No i z tego co wiem, audycję ma w sobotę. Po live'ie będziemy chcieli się skontaktować i umówić i na pewno ta współpraca. Czy to muzyczna, czy radiowa będzie na pewno kontynuowana? Ciężko powiedzieć. Jeżeli mnie Michał zaprosi, ja oczywiście chętnie przyjadę. Zresztą wygląda to tak, że, że po prostu no. Współpracujemy, drzwi są otwarte, jak to się mówi. Dobrze. E, Okej. Okay. Także radio, znaczy, e, nagrania z Radia Bermuda na pewno się pojawią. E, najlepiej oddać im cześć, słuchając muzyki. E, zgadza się. I wiesz co, ja zawsze tak robię. I, i niektórzy ludzie, e, Dawid Wodecki, odpowiadam, zarzucają mi, że za dużo tych, e, tych, tych śmierci, tego wszystkiego, no ale. No, takie jest życie. No, odchodzą ludzie, którzy, których y, następców nie ma i nie będzie. Dobrze. Y, Basiulka 1976. Cześć, co sądzisz o zespole Greta van Fleet? Y, powiem ci tak, coś słyszałem, obiło mi się o uszy, ale y, nie znam twórczości. Warto by było warto by było się oczywiście zapoznać. Dobry wieczór, Maćku. Janusz pyta, czy byłem w tym sklepie z płytami. Wiesz co, była taka sytuacja, że mieliśmy, byłem zaproszony na próbę, materiał z tej, z tej próby w takich czterech odcinkach też macie. Pograłem sobie tam trochę na bębnach, za co wielkie dzięki Michałowi i, i Krzyśkowi i, i naszemu gitarzyście, jeżeli tak mogę powiedzieć. Nie byłem, bo Akurat plany były, że tak powiem, inne, ale na pewno jak, jak będę, to po prostu będę. Umówimy się tak i po prostu pójdziemy tam na jakieś większe szukanie, bo naprawdę płyty są fajne i ceny są uważam bardzo dobre. A poza tym ostatnimi czasy no, wpadło trochę tych płyt. Ja, ja to już, że tak powiem, odsłuchałem i, i no co, no, trzeba będzie pojechać i, i, coś, i coś znowu wybrać, bo towar jest naprawdę zacny i przede wszystkim bardzo tani. Nie to, co w Polsce e, ceny są razy 10 albo i więcej. Mm, tak. Dobrze, moi drodzy, co tutaj mamy? Ja tutaj już, Jan, już odpowiedziałem na to pytanie, że po prostu no, mają chłopaki materiał instrumentalny, i, i powiedzmy, mam jakąś koncepcję na, na teksty, wiem mniej więcej jak to, jak to rozgryźć, i, i na pewno no, będziemy nad tym pracować. No, trzeba się spotykać, trzeba. Grać, żeby być w formie, i, i na pewno jak coś tam po prostu wiesz. Ja cały czas słucham tego materiału i cały czas myślę, jak to, jak to ugryźć, bo tam jest po prostu, no, gęściutko i trzeba zrobić linie melodyczne dla wokalisty, i to jest żaden problem. No, ja w każdym razie będę chciał zacząć po, po prostu pisać dla nich teksty, no i może. Chłopaki się zdecydują, że, że stanę za mikrofonem i rzeczywiście ta współpraca yy, yy, no, trwać będzie na pewno, bo to są naprawdę bardzo fajne chłopaki. Przede wszystkim to jest bardzo zgrany zespół. Ja o tym już mówiłem na poprzednim live, że ja naprawdę chylę czoła dla chłopaków, że, że ćwiczą i, i idą naprawdę do przodu. Dobrze, śpiewać na razie póki co nie śpiewałem z, z zespołem. Sentimental Games, czy widziałeś film Bohemian Rhapsody? Jak go oceniasz? Wiesz co, to jest dobre pytanie, bo dziękuję Janusz, dziękuję. No mam nadzieję, że to wszystko, że tak powiem, wypali i będzie wszystko ok. Sentimental Games pyta o Bohemian Rhapsody grupy. Film Bohemian Rhapsody poświęcony grupie Queen. Wiesz co? No, jest to oczywiście oparty film na, film na kanwie historii zespołu. No, dobry hołd dla Frediego, natomiast powiem szczerze, ten film mnie jakoś specjalnie no, nie, nie, nie zachwycił. No, wiadomo, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do. Do, do Frediego, uważam, że jest to wokalista, był to i jest to wokalista, nie do zastąpienia, no to, to, tak, jak, to tak jak skazany na blusa prawda na temat Ryśka Ridla. Tam są trzy sceny, które miały miejsce w prawdziwym życiu, a reszta to jest fikcja, wymysłu reżysera dodatkowo wujka Ryśka Ridla. Bo przecież Janki Dawabłoński był wujkiem. Także to jest rodzina. Dobrze. Barbara 61 zadaje pytanie. W tym roku mija 46 lat od śmierci perkusisty De Hu, niebawem pół wieku. Może odcinek jakiś o nim? Pozdrawiam. No, Keith Moon, tak. No to, to, jest, to jest absolutne. Keith Moon był absolutnym zwierzęciem scenicznym. To już nie chodzi o to, że po każdym koncercie demolował swój zestaw perkusyjny, ale rzeczywiście był wybitnym talentem, jeżeli chodzi o, o perkusję. I tutaj rzeczywiście. Nie wiem dokładnie kiedy jest ta rocznica, będę musiał to sprawdzić, ale na pewno taki odcinek się pojawi, to jest 100%. To jest 100%. Będzie, będzie na pewno jakieś, jakieś wspomnienie na temat na temat kifamuna zdecydowanie. Zresztą nie tak dawno 80 lat, o ile dobrze pamiętam skończył Roger Deltre, czyli też... Ostatni chyba oryginalny członek w dechu, chociaż powiem szczerze, że szkoda, że oni e, nie grają regularnie. No jeszcze Pit Townsend oczywiście, e, ale szkoda, że nie grają regularnie, dlatego że to też jest grupa naprawdę na światowym, światowym poziomie. No już nie będę się wypowiadał na temat dwóch kultowych płyt, które uwielbiam, czyli to i kwadrofenia, bo to są rzeczy, które mogę słuchać na okrągło i tutaj tutaj nie ma dwóch zdań. Natomiast natomiast naprawdę, bo to też kwestia była tego typu, że właśnie to pokolenie moców, prawda, czyli tam to, to, to byli tacy ich guru dechu. Natomiast natomiast. Uważam, że, że od samego początku obrali sobie właściwą drogę i, i naprawdę nagrali parę fajnych płyt. Bardzo dobrych, kultowych moim zdaniem. Mój i debiut też był bardzo dobrą płytą My, My Generation, który się ukazał w 1965 roku. No to to już naprawdę było coś innego. Ja mówię, że, że yy, Dechu to był to, to, byli ta, to było takie antidotum na. na The Beatles, aczkolwiek ja y, bardziej, bardziej w, y, w roku progresywnym, psychodelicznym, więc uważam, że po prostu to, co się stało po 67 roku, no to już jest naprawdę klasyka. Aczkolwiek mówię, no, no The Who jak najbardziej się zalicza do, do, y, do tej elity muzycznej. Dobrze. Zobaczymy, czy mamy jeszcze tutaj coś, ale na wszystko chyba odpowiedziałem. Tak. Więc zobaczymy Zobaczymy kolejne pytania. Moi drodzy, śmiało, śmiało, bo tutaj akurat mówię bardzo fajnie zaczyna się temat rozkręcać. Bo to jest piękne, Janusz, pytanie. Czy wolę Dechu, czy, czy wolę The Animals? E, powiem ci tak. Oba. To są akurat dwie kapele, które, które e, ciężko jest e, rozdzielić, bo, bo tak, samo, e, muzykami, e, grupy, e, tak samo świetnymi muzykami są muzycy grupy Dehu. Tak samo świetnymi muzykami byli e, Animalsi. Zresztą to był Ulubiony zespół obok Free i Led Zeppelin Tadeusza nalepy, więc on zaczynał od Animalsów, od, od Rolling Stonesów. Na temat Beatlesów, na temat Beatlesów wypowiadał się no niezbyt przychylnie. House of, the, House of the New Rising Sun. E, oczywiście no, to jest utwór spopularyzowany Janusz przez Animalsów i, i znamy tą wersję, natomiast tak naprawdę jest to e, utwór, e, który jakiś tam człowiek stworzył na polu trzciny cukrowej, a oni po prostu tylko ten utwór spopularyzowali. Natomiast jeżeli Mówimy o polskim tłumaczeniu, czyli dom sodzącego słońca. No to przecież nawet i Kazik Staszewski z kultem wykonywali to w polskiej wersji językowej, czyli tam w więziennym szpitalu, prawda, znamy to. Maciej B. E Słuchasz, słuchacie płyty poprzez słuchawki, aby lepiej poczuć muzykę? Nie, nie używam, nie używam słuchawek, bo grając przez lata amatorsko w różnych zespołach, ja już jestem totalnie głuchy po prostu i wiesz, i jeszcze słuchawkami się macie dobijać. To naprawdę jest. Nie, nie, nie. Ja to znaczy nie jestem osobą, która, która słucha muzyki, że tak powiem, na full. Ale, ale jednak wolę, jak głośniki oddają po prostu muzykę, jak, jak siedzieć, wiesz, albo, albo leżeć, bo to ani się obrócić po prostu, nawet jak zaśniesz, czy cokolwiek, to w słuchawkach się nie najlepiej. Powiem szczerze, a nie lubię tych, tych wiesz, współczesnych, nowoczesnych, tylko ja muszę mieć te kieliszki na uszach po prostu. I wiesz, i wtedy to jest cały klimat tego. Dobrze, Bartek, który album Queen pan najbardziej lubi? Hmm. To jest dobre pytanie, Bartek, dlatego że, e, dlatego, że e, tutaj akurat e, powiem w ten sposób: ani Grupa Queen, ani Pink Floydzi nie nagrali słabej płyty. I tak samo łykam e, całą dyskografię e, Pink Floyd od e, The Piper at the Gates of Dawn do, mm, do Endless e, River e, w całości. I tam, nie ma, tam nie ma słabej płyty, tak samo w wypadku Queenów. Natomiast gdybym miał postawić na jedną, no to postawię na inny Z tego względu, że była to z kolei jedna z pierwszych kaset magnetofonowych pół... Półlegalnych, że tak powiem. To była jedna z pierwszych kaset, którą ja sobie sam po prostu kupiłem. Mam po prostu wielki sentyment do, do Innuendo, ale przecież na każdej płycie de facto znajdziemy naprawdę kawał potężnej dawki świetnej muzyki. No, kto nie jak Królowa czy, czy, czy Pink Floydzi? Zresztą ja mówię, jeżeli chodzi w ogóle o całe lata. 60., 70, to naprawdę te, te kapele trzymały poziom. Naprawdę. I tutaj się naprawdę nie ma do czego przyczepić. Antek Ferbski. 21 marca minie 40, 47 rocznica wydania albumu ACDC Ledderby Rock. Proszę uprzejmie, no to już mamy materiał na film. Yy, i na pewno taki odcinek się pojawi, dziękuję bardzo Antek Janusz, a ulubiony album The Rolling Stones mm, tu mi zadałeś klina yy, powiem tak jeżeli chodzi o lata 60 debiut, jeżeli chodzi o lata 70 Sticky Fingers yy, jeżeli chodzi o lata 80 yy, Tattoo no i później z 90-tych, no Bridges to Babylon bardzo mi się podoba. no i uważam e, tak samo za bardzo dobrą płytę ostatnią oczywiście i e, ten album, który w tej chwili tytuł wyleciał z głowy, wydana e, A Bigger Bang, A Bigger Bank, wydana w 2005, także z zresztą ja z mam na półce około 80 płyt jakby to wszystko policzył bo ja mam niektórych wydań po 3-4 sztuki także jedna półka właściwie na kalaksie to są sami stąsi. Arleta Gand Gandecka. Co sądzisz o grupie Lucky Troubles? Nie znam, nie słyszałem, trzeba będzie to nadrobić. Eee, no, same ciekawe rzeczy mi tutaj e, podrzucacie dzisiaj. Living e, 666 Dead One powiedzmy. Co sądzisz o muzyce zespołu Rush? Rush to jest grupa, którą ja będę chciał skompletować, bo jeżeli chodzi o Rush, to naprawdę nie mam, nie mam wiele. W tej chwili na półce u mnie jest debiutancki album Rush, który uważam, że jest bardzo black sabbatowy, ale to dobrze. Ja bardzo lubię debiut Rush. Oprócz tego. Mam koncertówkę Stage Left i, i, i płytę z bodaj 80. Aha, tak, Stage Left. Potem mam jeszcze Signals z 82, która jest już całkiem inną płytą. I mam tą płytę w takiej czerwonej okładce, cała czerwona okładka z 85. roku. To wszystko w tym momencie, co mam raz, także z tego, co mam, to najbardziej lubię Debiut. Ja wiem, że, że Maving Pictures i tak dalej 2112 to są kapitalne płyty, które ja w przyszłości na 100% będę chciał zakupić. To są płyty genialne. Król Blusa się pojawił. Witam Cię serdecznie. Czy szanujesz Krzysztofa Cugowskiego? zadaje pytanie Król Blusa. Ja jako wokalistę szanuję, ale jego syn Piotr go przebił. Lepiej śpiewa jako człowiek. Krzysztof wydaje mi się być małym. Jakie masz zdanie? O, wiesz co? Ja uważam, że bracia Cugoscy znaleźli swój styl i bardzo dobrze. Natomiast Krzysztof Cugowski jest wokalistą klasy światowej. No i tutaj krótka, krótkie pytanie, krótka odpowiedź. No, to jest. To jest. Naprawdę, yy, wiesz, klasa, klasa, światowa, a takich wokalistów mamy już niestety niewielu. Mm, dobrze. Tutaj świetny perkusista, nie wiem o, o, o co tutaj chodziło. Który album Atomic Kitchen poleca mi pan posłuchać? No z tym Atomic Kitchen powiem szczerze, to muszę w ogóle ja posłuchać też tego i zrobię yy, na ten temat osobny. Materiał, bo tutaj bardzo często ten 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 ta grupa się pojawia i rzeczywiście może warto się tym zainteresować. Atomic Kitchen tak. Także, także, no, ja myślę, że tak jak mówię, debiuty zawsze były wyszczelone w kosmos, więc na pewno od tego trzeba będzie zacząć. Autex 1974, witam, jestem spóźniony, aczkolwiek dopiero wróciłem z koncertu Universe i. Za, i zeszło z autografami. Jaki tem, temat dziś live? No, słuchaj, jaki? No, no, zadają tutaj widzowie pytania. Ja staram się odpowiadać i, i po prostu temat się rozwija. A Temat generalnie jest taki, jeszcze raz powiem, że dzisiaj polska kultura straciła dwie bardzo ważne osoby. Odszedł dziennikarz i wspaniały muzyk jazzowy Antoni Krupa, który nagrał y, płytę Magii Obłoków z Markiem Grechutą i odszedł Ernest Bryl, y, współpracownik m.in. zespołu 2 plus 1. Dwóch w jeden dzień. Nie pamiętam, żeby tak było, no ale w szoku byłem, jak musiałem dwa takie same filmy po prostu zrobić, tyle że o kimś innym. Dobrze, y, także od tego zacząłem tego live'a. Christian Dral, to jeszcze do zainteresowania mógłbym Zaznaczam dodać grecki zespół Aphrodite's Child. No, cudowna sprawa. Cudowna sprawa, jeżeli chodzi o Aphrodite's Child, w tym momencie na mojej półce dumnie stoją szóstki. 666. Kapitalna płyta, kapitalna płyta Wangelisa z Demisem Rusosem. Boże, dwa long play, ale co się tam dzieje, to naprawdę, tam, tam jest wszystko. Połączyć się na półtorej godziny i naprawdę i naprawdę posłuchać, bo warto. Afrodite's Child uwielbiam. Bartek, dobry wieczór. A czy od ostatniego filmu z płytami Davida Gilmura przybyły jakieś jego? płyty do kolekcji, jeżeli nie, to czy jest coś w planie? Bartek, plany są zawsze. To znaczy się, jeżeli chodzi o Davida Gilmura, no to udało mi się złapać płytę About Face. Szukam debiutu, bo, bo to są dwie płyty, które można zdobyć. Natomiast no już On an Island w pierwszym presie, a jest to rok 2006, czy ta z 2015, no na pewno jako, jako Fanatyk Pink Floydów, no tak samo będę musiał się wziąć za, za um, ich solowe płyty. Natomiast ciekawską jest fakt, że też jakiś czas temu wpadła mi pierwsza z dwóch wydanych płyt przez Nika Masona. Także tyle, jeżeli chodzi o solówki w Pink Floydów. Oczywiście plany są i będę to nadal kompletował. And Antek Ferbski. Czy pan zna taki zespół jak Pantera? No, to to już jest to już jest wyższa szkoła jazdy. To już jest, że tak powiem, ostrzejsze granie. Szanuję, szanuję, znam i szanuję oczywiście. Król Blusa, Dzięki za odpowiedź. Jak idą prace nad linią melodyczną wokalu do waszego zespołu? Czy niebawem usłyszymy band z twoim wokalem? Wiesz co, no tak jak wielokrotnie powiedziałem, Król Bluesa, chłopaki są zgrani, i teraz ja muszę się wpasować w to i, i po prostu, no, jeżeli będą, tak jak mówię, jeżeli będą chcieli współpracować, to drzwi są po prostu otwarte i, i wiesz, i, i na pewno na pewno będę przyjeżdżał do nich na próby, na pewno będziemy ćwiczyć. No i jestem dobrej myśli, że coś z tego będzie. Arleta, grupa blusowa. Tworzą grupa blusowa, chwileczkę. O, mam po malutku, po malutku. Dobrze. Co tutaj mamy? O, Arleta, grupa bluesowa. Tworzą muzycy tacy jak Andrzej Kownacki, Maciej Zdanowicz. Jakub Andrzejewski razem od niedawna wydali album The Road. Nie słyszałem, ale jak grupa bluesowa to już mi się podoba, bo zaczynałem od bluesa i kocham bluesa. Król Bluesa. Czy zna pan twórczość Johna Mayera? Wybitny gitarzysta młodego pokolenia, doceniany przez B.B. Kinga czy Claptona. Polecam płytę Born and Rise. Born and Rise Pytasz o Johna Mayera. Też mi to nazwisko się gdzieś obiło o uszy. No widzicie, jest masa Fajnej, nowej muzyki, którą trzeba odkryć. Król Blusa kategoria solówki. Borysewicz Czystyczyński, a może ktoś inny? Chodzi o polską scenę. O, no to jeżeli Król Blusa, jeżeli chodzi o gitarzystów, to mamy naprawdę sztab tych gitarzystów genialnych, bo, bo e, zarówno e, Borysewicz, no wiadomo, ma e, styl taki klangowy. On, on e, wiesz, grając na tych Fenderach, ja mówię, Fender Stratocaster zawsze ma brzmienie tak zwanej szklanki, natomiast styczyński, Jurek Styczyński, no to jest e, świat, e, gitara na światowym poziomie. No, mamy oczywiście Darka Kozakiewicza, mamy Ryszarda Sygitowicza, jeżeli chodzi o gitarzystów, naprawdę nie możemy narzekać. Natomiast bardzo sobie ceniłem i naprawdę uwielbiam blusa. Skoro uwielbiam blusa, no to wiadomo, Tadeusz Nalepa. I bardzo sobie ceniłem grę Andrzeja Nowaka. Też już niestety nie żyjącego. Witam, Emilkę. Anastazja, witam. Jaki jest Twój ulubiony gatunek muzyczny? Pyta Anastazja. Wiesz co, ja staram się nie ograniczać, więc generalnie rzecz biorąc, ja mówię zawsze, że moją muzyką, moją domeną jest muzyka polska od samego początku praktycznie, czyli od końca lat 50., czyli początki tego polskiego rock'n'rolla, do e, powiedzmy połowy lat 90., aczkolwiek w latach 2000 wybiórczo, ale też ukazało się e, Parę naprawdę świetnych płyt. Raduli, oczywiście, tak. Marek Raduli, oczywiście, tak. Kwestia jest tego typu, że po prostu do połowy lat 90. Natomiast jeżeli chodzi o klasykę rokową, to też liczę sobie od. Początku Beatlesów, czyli 1962, skończywszy na Nirwanie, 1994 to jest okres, który najbardziej lubię, czyli 60., 70., 80., 90. lata. Natomiast z nowych zespół, znaczy z nowych, no debiutowali w 90 roku, więc też się mieszczą w tym kanonie, ale też jest to dla mnie nie, odkrycie. Rok temu odkryłem zespół TUL i też jestem oczarowany totalnie tą grupą, bo zarówno bębniarz i wokalista robią tam niesamowitą po prostu robotę i klimat. Yy, Okej, okay. Arleta, rozumiem. Leszek Cichoński numer jeden. Czy ja wiem, czy ja wiem, no... No dobrze, no niech by było, niech by było. No ja, on bardziej właśnie w takim stylu, powiedzmy, hendriksowskim, ale też oczywiście, oczywiście. No, no, muszę wymienić, oczywiście, Leszka Winder'a również, jeżeli chodzi o, o, o blusa. Kapitalny gitarzysta, świetny człowiek i kapitalny gitarzysta. Eee, o proszę bardzo, mamy perkusistę Michała i pojawił się basista mojej grupy, Christoph Gross. Tak, tak, pozdrowienia od Roger i Chris. Zobaczymy się we wtorek. Super, czas z Tobą, super Twój kanał. Blues. Jest blues. Właśnie Krzysiek, nie wiem co z tym wtorkiem, bo wypadła mi sprawa rodzinna, ale wiesz co, wiem, że Michał ma w sobotę audycję. Nie wiem czy albo na weekend, albo naj, wiesz co, najwcześniej, najwcześniej, jeżeli już, to będę mógł przyjechać po prostu w środę. To nie wiem, próba jest chyba w czwartek, także tam yy, wiesz co, po lajwie się dogadamy, to ja na pewno dojadę tam do Was. Witam, Julkę. E, Król Blusa. Borysewicz ma niepowtarzalny styl płaczącej gitary. To się zgadza. Andrzej Nowak był spektakularny na występach. E, to trzymam kciuki z tym zespołem. Dzięki wielkie. Słuchajcie, najlepszy numer, bo są tutaj oboje. E, Christopher e, Cross i. I Kampus Mannheim, czyli perkusista i basista. Brak naszego gitarzysty byłoby nas czterech, ale jest nas trzech. Julka, witam, cześć, Marcin Kuzarski. Pozdrawiam, pozdrawiam, Marcin Kuzarski, oczywiście. Anastazja, Joe Satriani czy Steve Vai? Obydwoje. Obydwoje. Oj, tutaj Satriani, wiadomo, ee, nie wiem, czy był. Ee, nie to ten. Boże. Z metaliki Newsted, tak? Newsted był, był uczniem Satrianie nosti, Waj tak. To też jest kawał kawał dobrej, Kawał dobrej gitary. No, czemu mi smutno? Nie, nie jest mi. Znaczy, wiesz co, powiem ci w ten sposób, Krzysztof. Krych. Polska kultura straciła dwóch wspaniałych ludzi dzisiaj i, i, i przykro się robi, jak odchodzą po prostu legendy, które są nie do zastąpienia. Odszedł Antoni Krupa, który nagrał w 1974 roku płytę z Markiem Grechutą, Magia Obłoków, a to było po południu, a rano odszedł Ernest Bryl, współpracownik zespołu 2 plus 1. Sentimental, jaka jest yy, najnowsza rok wydania płyta w Twojej kolekcji? Pytam o płyty z epoki. Yy, Polska czy zagranica? Bo jeżeli chodzi o Polskę, no to wiadomo, że polskie płyty z epoki skończyły się w roku 1992. Yy, yy, natomiast, natomiast jeżeli chodzi o te first pressy, E, e, czyli płyty, które, które wyszły na, na kompaktach oryginalnie, a teraz zaczynają się wycho wychodzić na winylach, czyli nie mylić tego z reedycjami, to są first pressy, e, bo to są pierwsze wydania na winylu, no to mam, e, skompletowałem do końca Republikę, czyli pierwsza Republika to była siódma pieczęć e, z 93, no to żera kaset i, i kompaktów, e, ale jeżeli chodzi o najmłodszą, no to myślę, że na chwilę obecną jest to jest to yy, muza Dżemu. Tak. Tak, ona wyszła, ona wyszła zdaje się, znaczy się no, w 2012, natomiast chyba 2022 była yy, edycja winylowa dopiero. Dobrze. Yy... Nie, jestem, nie, jestem, śpiewam i, i piszę teksty. Nie, gitarzystą nie jestem. Dalej, Król Bluesa, tak Cichoński też jest wybitnym gitarzystą. Teraz co roku organizuje we Wrocławiu gitarowy rekord Guinnessa. Tak, to, to słyszałem, tak. W tamtym roku na rynku ponad 7 tysięcy grało Hey Joe Hendrixa. Co roku biorę udział. No brawo, brawo, brawo. No nie, no tutaj fajnie. Fajnie, że, że. Witam, witam Krzysiek, witam. Christoph Gross, to właśnie basista w naszym, w naszym zespole. Witam Cię. Dobra, tak, tak, to, to wiem właśnie, to jest fajne, że on to właśnie organizuje. Witam Tomka Sobolewskiego, cześć. Janusz, z całej Twojej kolekcji LP, jaka jest najbardziej cenna? Eee, wiesz co no jeżeli chodzi o zagranicę to jest to co właśnie Michał yy, nasz perkusista mi zadał pytanie w y, radiu, która jest yy, znaczy cenna no chodzi, ci, chodzi ci w tym momencie o, o cenę powiedzmy rynkową no to postawię na pierwsze brytyjskie wydanie debiutu The Rolling Stones którą ktoś yy, yy, ostatnio sprzedał bagatela za 8 funtów w Stanie Gud, natomiast jeżeli chodzi o polskie, no to w tej chwili najdroższą płytą, którą mam, która się sprzedała ostatnio też na Allegro, pojawiła się po pięciu latach, ostatni album Manamu Derwisziani, wydany przez Arston. Nie mylić z reedycją, cena osiągnięta za tą płytę to 6800 zł. Dobrze. Bartek, a jak się pan wypowie o gitarzyście Jacku Króliku? No! Wiesz co, no Królik, Królik gdyby nie był dobry, to by go Grzesiek Skawiński nie zaprosił do, do swoje, na swoją płytę solową. No, o grześku Skawińskim też zapomnieliśmy tutaj, a. a e, e, wiesz, a to też jest naprawdę. E, kawał kawał dobrego gitarnika. Dobra, e, hej, mam zadanie od kolegi. Nie wiem o co chodzi, Christopher Gross. Yy, nie ma sprawy. W czwartek będziemy się widzieć. O, czyli już wiemy. Już wiemy. Proszę bardzo, odpowiadam wszystkim. W czwartek jest próba. W czwartek zagramy po raz kolejny z moim zespołem. Super sprawa. Witam wszystkich. Pozdrawiam serdecznie. Cześć, Paweł, witam. Yy. Nie wiem o co chodzi, ale dobra. E, nie wiem o co chodzi, więc tutaj, jeżeli nie wiem o co chodzi, to najlepiej jest po prostu e, dobra. Bo ktoś sobie tutaj widzę, e, rozmawia nie na temat. E, witam, Martę. E, cześć, Paweł. E, wiadomości dobra. E, ale w koło mi wesoło perfekt. Tak, tak, Krzysztof. Tak. No, no słuchaj, no. Yy, wiesz, Michał, Michał zarówno, że gra na bębnach, to tak samo wycina na, na gitarze. No kto wie, może postukam w czwartek do jakichś polskich kawałków na próbie. Dlaczego nie? Bardzo chętnie. Dobrze. Pozdrowienia z oceanu. Mm, super. Pozdrawiam również. David Motor, Satriani Uczuwaja. O, właśnie, tu wiedziałem coś, któryś któregoś uczuł, wiem, że jeden wielki, drugi wielki. Steve Vai, tak, i Joe Satriani, oczywiście. Dzięki, David Motor. Michał Mytnik, King Crimson lat 80., lubisz? Eee, puu, wiesz co, jeżeli chodzi o Crimsonów. Eee, Lubię okres 69-74, czyli do płyty RED, natomiast z lat 80. cenię, naprawdę cenię płytę dyscyplin. Michał Mytnik. Odpowiedzieliśmy: Król Blusa, kto z wielkiej trójki Grungeu? Pearl Jam, Soundgarden czy Nirvana? No, powiem Ci Nirvana, powiem Ci Nirvana, Król Bluesa, chociaż e, Pearl Jam, uwielbiam debiutancką płytę ten, to jest absolutny klasyk, wiadomo, no i Soundgarden, e, nieodżałowany wokalista, którego, Jezus Maria, nazwiska zapomniałem, o, coś się stało, okej. Okay. A nie, to coś na Messenger przyszło. Dobra, jesteśmy słychać. Okej. Okay. Dobra. W sound, Soundgarden ten wokalista, o Jezus, jak on się nazywał? <sum> e, w każdym razie już nie żyjący, ale też no nie, to są w ogóle trzy trzy zarombiste kapele, no, Lubię, lubię. Jaka ocena? Judas Priest, Invisible Shield. O, piękne pytanie, Dawid Wodecki. Powiem Ci tak. To jest płyta. Im starsza, tym będzie lepsza. Jak wino. Jak so Judas Priest naprawdę pokazali, że potrafią trzymać poziom i, i, tutaj, i tutaj nie, nie, nie ten. Nie zmieniłem zdania. Za ja każdym odsłuchem moim zdaniem jest, jest coraz lepsza. Wiesz co, teraz są takie płyty, które, które wymagają, i to dobrze... Yy, które wymagają od słuchacza wielokrotnego yy, przesłuchania I, i zdecydowanie ostatnia płyta Judas Priest, czy ostatnia płyta The Rolling Stones, zdecydowanie takimi płytami są. I dobrze, bo to są płyty wymagające yy, wiesz, pewnej, yy, pewnego, pewnego skupienia zrozumienia, jak to się mówi, co autor miał na myśli. Dobrze. John Petrucci, czy. Yy, yy, Buckethead. Bucketheada, nie znam John Petrucci, zdecydowanie tak. Zuch Anzaige, Krzysiek, pisze. E, coś mi, tu, ktoś mi tutaj cały czas w messengerze przeszkadza. E, dobrze. E, ja Cię rozumiem, Krzysztof, oczywiście. E, e, sz, e, szukam ogłos, ogłoszenie, coś chodzi, tak? Tutaj, no to wiem o co chodzi, dobra. Widzimy się w czwartek. Super. Na kolejnej próbie. Pozdrawiam Krzysiu. Janusz, Image Shield Judas Priest wymiata, ale byłaby lepsza, gdyby ograniczyć album do 10 kompozycji. Nie! Janusz nie! To są goście, którzy. Słuchaj, to są kapele, które po prostu co by nie zrobiły. To wiadomo, że będą, e, 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 wiesz, coraz większe oczekiwania wobec tych grup, wobec tych zespołów, ale to są kapele, które. Jakoś wiesz, nie zmieniają, chwała Bogu, nie, 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 nie unowocześniają tego stylu i trzymają dzięki temu poziom. Nie, oczywiście. Niech, niech płyty, ich płyty to mogłyby być, wiesz, nawet i ponad, ponad godzinne, jeżeli mają coś do, do, przesu, do przekazania, jak najbardziej. Tym bardziej, że to trafia, wiesz, to teraz. Taka płyta Judas Priest, czy taka płyta nowa Rolling Stonesów, czy coś, no to już jest wydarzenie, tak? No bo wiadomo, ile goście mają lat, no. No, to jest, to jest normalne. Kródlusa, czy da się ubezpieczyć płyty winylowe? Hmm. Eee, słyszałem o czymś takim i muszę się dowiedzieć, jak to zrobić. Nie słyszałem, żeby ktoś. Znaczy, nie, no, oczywiście, jako kolekcja Król Blusa, ja myślę, że jest oczywiście taka, taka możliwość. No, widzisz, Krzysiek, miałem rację. Tak, dobrze, moi drodzy. Sentimental Games. W Grunge powinna być tak zwana wielka czwórka wyżej. W zestawieniu brakuje Alice in Chains, oczywiście, no i legendarny album Dirt, no tak, to, 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 to Alice in Chains, tak, to też niesamowite piętno y, na, na, y, na grą, odcisnęło. Nie, Dave Grohl to nie był, nie, 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 jeżeli chodzi o wokalistę Soundgarden, na pewno nie był to Dave Grohl, Dave Grohl to Nirvana. Polska muzyka, witam serdecznie. Cześć Michał. E, dobra, e, co tutaj mamy? E, sorry, e, to był. O! Tak, Chris Cornell. Chris Cornell, dokładnie. E, Dave Grohl... W... A nie grał w Nirwanie? Wydaje mi się, że to był. Wydaje mi się, że Dave Grohl był członkiem Nirwany, oczywiście. Dobrze. Tak, Cornell, to żeśmy tutaj. Arch Enemy, zdecydowanie, Anastazja. A, no właśnie, tutaj basiście mojemu się poprzestawiał niemiecki z polskim, ale dobra, no wiedziałem mniej więcej, Krzysiek, o co chodzi, spokojnie. Polska muzyka. E, dobra, e, wczoraj... Co tutaj Michał pisze? Wczoraj byłem na koncercie Beaty Kozidrak z zespołu Bajm w Katowicach z okazji ich 45-lecia. Wspaniały, rewelacyjny koncert. Głos Beaty Kozidrak nadal wielki i nadal powala. No wiesz, zdecydowanie obok. To znaczy, się ja ci powiem tak, Michał. Każdy lubi to, co lubi. Ja nie umniejszam talentu Beaty Kozidrak, ale jednak jeżeli chodzi o polskie wokalistki, to z tamtego okresu to królowa była tylko jedna. Kora. Dobrze. Dawid Wodecki. Saxon i Hip też ostatnimi laty solidne płyty wydają. Dziadki trzymają się dobrze. Uraja Hip, jestem w stanie, jestem w trakcie. Kompletowania, wszystko ok, Krzysiu, wszystko ok. Co tam jest? Bajm, tak jest, dokładnie o tym rozmawiamy. Eee, tak, Jura jak hip, tak mówię, no kompletuję i mam już, mam już sporo. To jest na pewno kolejna kapela, którą ja będę chciał skompletować. Dobrze, co tutaj mamy? Czy słyszałeś najnowszą płytę Brusa Dickinsona? Jeszcze nie, ale już wiem, że ta płyta zbiera niezłe recenzje, no wiadomo jak, jak Dickinson, no to wiadomo, że to się kojarzy od razu z Ironami, ale solowo wiem, że też daje radę, muszę posłuchać tej nowej płyty Dickinsona. Król Blusa. David Eric Dave Grohl, amerykański muzyk rockowy, tak, 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 no widzisz, o, były perkusista z zespołu Nirvana, założyciel, dokładnie, Foo Fighters, dokładnie tak. Anastazja, co sądzisz o ostatniej płycie Iron Maiden? Um, jeszcze nie słuchałem, ale bardzo lubię ten zespół. W tej chwili, jeżeli chodzi o moją kolekcję, to. Z wczesnego okresu, wiem, brakuje mi jednej z, najważ... z najważniejszych płyt, bo szukam płyt z epoki ewentualnie First Pressów, brakuje mi Number of the Beast, a tak to mam yy, no, jedynka i, i Killers, wiadomo, z polem Diano. Yy, natomiast yy, w tej chwili moja kolekcja kończy się na Seven Son and Seven Son, reszty szukam. Number of the Beast, jeżeli chodzi o lata 80., no, a później no to już wiadomo. Feel of the Dark i, i wyżej. Dzięki, spoko. E, Król Lusa, co ciekawe, chyba wszystkie zespoły z Wielkiej, z wielkiej Czwórki Grandżu były z jednego miasta, Seattle. E, być może, tego akurat nie sprawdzałem. E, Anastazja, mnie drażnią zespoły dnu metalowe jak Slipknot. Wiesz co, Anastazja, kiedyś mówiło się o tym, że ONA grało new metal, natomiast, natomiast Slipknot yy, też mieli kilka, kilka, kilka fajnych płyt, wiesz. No ale to, to wszystko zależy, co kto lubi. Krystian, pytanie do wszystkich, łącznie z panem Marcinem. Czy jest możliwość znalezienia informacji o może byłym zespole Nowa. Ten zespół grał na syntezatorach w latach 80. Też mi się coś obiło o uszy. Ja myślę, że znajdziesz bez problemu w internecie, Krystian, jakieś informacje. O, proszę. Proszę uprzejmie. Basista naszego zespołu, Christoph Gross, pisze, Bruce Dickinson będzie grał w Mannheim Hybrid w, w kwietniu. Proszę bardzo, no to już mamy świetny koncert. No to mam nadzieję, Krzysiek, że się wybierzemy razem na tego Bruce'a Dickinsona. <laughs> Janusz, utwór Empire of the Clouds, Iron Maiden, słyszałeś? Eee, wiesz co, eee, podejrzewam, że pytasz o ostatnią płytę. Nie, muszę nadrobić ostatnią płytę Ironów, a słyszałem, że jest niezła. Na razie, tak jak mówię, brakuje mi z wczesnego okresu The Number of the Beast. Kończy mi się y, kolekcja na Seven Son and Seven Son, natomiast później, y, y, później, no to już wiadomo, Phil of the Dark, no to już później będę musiał, y, wiesz, dokupywać te płyty. Bruce bez ironów, nie taki potężny. No zobaczymy, zobaczymy. Tak, na to wygląda. Pogadamy. No właśnie, dobra. Spoko, Krzysztof, spoko. Dobrze, dobrze. Moi drodzy, póki co odpowiedziałem na wszystkie pytania. Ktoś coś? Jeszcze Dawid Wodecki, ale The Chemical Wedding 10 na 10. Chodzi o płytę solową Brusa Dickinsona, tak? No to też. Nie, wiesz co, Dawid, ja Ci powiem, jeżeli chodzi... O te kariery solowe poszczególnych członków różnych zespołów to naprawdę przyznaję, że, że, że jestem, trochę, jestem trochę do tyłu, bo wiadomo no jak, jak Floydzi to Floydzi, nie wiem jak Genesis to Genesis, chociaż z Genesisami mam trochę lepiej, bo bo bardzo lubię na przykład solowego Collinsa, bardzo lubię solowego Petera Gabriela. W ogóle okres Genesis z Peterem Gabrielem uważam za bardzo ważny. No, Phil Collins potem oczywiście godnie go zastąpił. Roy Z. Nie, nie wiem, o kim piszesz, Dawid? Motor, Anastazja. Co to znaczy lepszy? Każdy ma swój styl, to jest prawda. To jest prawda. Witam, witam Bartka. E, to znaczy technicznie ich zabija. Aha, to już tutaj dobrze, bo dyskuje, dyskutujecie między sobą. Antek. 5 lipca tego roku będzie się odbywał koncept Metaliki na warszawskim stadionie narodowym. Tak, zagrają dwa koncerty 5 i 7 lipca na stadionie narodowym. Właśnie miałem robić też shorta na ten temat na moim kanale, ale nie zdążyłem, bo akurat mówię, zbliżała się godzina 20, więc live to priorytet dwa razy w tygodniu. E, także zagra, Metallica zagra 5 i 7 lipca e, tak jest e, na, na Narodowym. E, Anastazja. Jest dużo technicznych gitarzystów, którzy są nudni. Dobra. Sentimental. Czy masz jakieś albumy Roya Orbisona? E, wiesz co? Sentimental Games. Mam jedną dwupłytową składankę i mam ostatnią płytę za jego życia z utworem California... Blue i You've Got It. Taka, taka czarna okładka. Dobra, tutaj widzę już rozmowy na temat e, techniki e, gitarowej. Dobrze, e, także jeżeli chodzi o Roy Orbisona, no to, no to tak jak mówię, mam, mam The Very Best of Roy, Roy Orbison, to są dwa LPki, taka, taka biała okładka. I tak jak mówię, ta, ta, ta ostatnia jego płyta z tymi dwoma hiciorami, California Blue i, 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 i You've Got It, No i oczywiście, wiadomo, na tej składance niezapomniany Pretty Woman. Dobrze, mm, lubię, lubię Anastazja Dream Theater, lubię, bardzo ich lubię, natomiast jeżeli chodzi o płyty, nie mam nic, więc jestem skazany, że tak powiem na razie, ze względu na to, że szukam pierwszych wydań, i tylko wydanie pokowych nie kupuję raczej płyt nowych dzisiaj wydanych, więc akurat tak się zbiegło, że Dream Theater nie wpadło mi nic. Ale rzeczywiście, kolega, kiedyś siedliśmy sobie i zrobiliśmy sobie taką, taką posiadówkę właśnie z muzyką Dream Theater i powiem szczerze, ta kapela też mnie. No. Zachwyciła. Także będzie na pewno to zbierać, bo, bo Dream Theater akurat nie mam nic na półce. Yy. Tak. Yy, znaczy, yy, Krzysztof, perfekcja. No, generalnie wiesz, chodzi o to, że każdy. Każdy gitarzysta ma swój styl i, i wiesz, i tutaj, tutaj kwestia jest tego typu: no, każdy gra po prostu swoje. My też mamy, widzisz, perkusistę w zespole, który jest też bardzo dobrym gitarzystą. No, o naszym gitarzyście nie, nie wspomnę, bo to można zobaczyć na. Na filmie z próby, co, co gościu wytrzynia, a do tego jeszcze komponuje te utwory instrumentalne dla, dla naszego zespołu, jeżeli mogę tak powiedzieć. Sentimental Games, jaki jest Twój ulubiony teledysk? Czy w ogóle zdarza Ci się oglądać teledyski, czy jedynie słuchasz muzyki? Wiesz co? Nie przepadam za teledyskami, ale jest kilka takich, które utkwiły mi w pamięci. Na pewno bardzo specyficzny teledysk był do utworu In The Air Tonight Phila Collinsa, który utwór to promował pierwszą jego solową płytę face value, która wyszła w 1981 roku. I pamiętam wielkie wrażenie, no bo to wtedy było coś nowego. Wielkie wrażenie zrobił na mnie teledysk do utworu grupy Dire Straits. Money for nothing, te, te, te robociki niebieskie, prawda? No to, to też, też Jezus na tamte czasy to była naprawdę fajna, fajna sprawa i tak samo bardzo lubię e, teledysk do e, utworu Living on the Prayer e, Living on the Prayer e bon Jovi. To są trzy takie kultowce dla mnie. Mm. 30 Seconds to Mars. Dobre teledyski, gorzej z muzyką. Zgadzam się. Anastazja, zgadzam się. Tak, tak, tak. Oni, oni. To znaczy, wiesz, no to też jest grupa, która, która ma swoich fanów, oczywiście, oddanych, ale, ale no nie zawsze ta, e, wiesz, muzyka, powiedzmy, z obrazem idzie w parze, bo, bo e, niektóre teledyski są, są tak legendarne, że po prostu. Wiesz, ten obraz współgra z tą muzyką, więc tutaj generalnie rzecz biorąc, no wszystko zależy wiesz, i od montażu, i, 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 i tego, i wszystko, wszystko zależy od tego, jak to jest zmontowane, jak to jest zremiksowane. To jest... Duża też tym zasługa, duża też tym zasługa. Tak na przykład przy płytach, czy cokolwiek, wiesz, realizatora dźwięku, tak. No i oczywiście muzyków. Dobrze. Tutaj co jest? Jared Leto miał wtyki wśród reżyserów. No proszę bardzo. Anastazja Sentimental Games. Czy masz jakieś albumy? Siux and the Banshees. O. Wiem, wiem, że to jest rzadki temat, nie mam nic z Sentimental Games, znam tą grupę, no ale wiemy obydwoje ile to po prostu kosztuje. Bartek Wojnowski, co sądzisz o solowej twórczości Johna Frusciante? John Frusciante to o ile się nie mylę, Red Hot Chili Peppers, tak? Bardzo dobrze oceniam gościa. Bardzo dobrze oceniam gościa, aczkolwiek uważam, że z Red Hotami yy, nagrywali dużo lepsze płyty. Redkoci, tak, no to dobrze mówiłem. Tak, 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 tak. Nie, nie, zdecydowanie redkot czyli Peppers. Yy, generalnie, yy, generalnie rzecz biorąc, yy, yy, wiesz co, akurat jeżeli chodzi o jego solowe dokonania, jakoś, jakoś nie bardzo. Yy, mam pytanie, kto słyszał? Klaudia Sobutka, nie znam Krzysiek, Klaudia Sobutka, nie wiem, o, nie wiem kogo masz, Krzysztof na myśli, nie wiem, doprecyzuj, może o kogo chodzi, no ja czekam, e, witam Domino, no. Avril Lavigne, wiesz co, no ma, ma, ma swój styl i to jest też rzadkość, powiem Ci szczerze, Anastazja, żeby, żeby wiesz, kobieta wycinała na tych, na wiośle, ale to zdarza się, zdarza się i powiem Ci, że dziewczyny też całkiem nieźle dają sobie radę, że tak powiem, w muzyce. Dobrze, dobrze, Night Strauss, tak? Ok, dzięki, sprawdzę to. Okej, okay, dziękuję bardzo. To znowu coś nowego do przesłuchania. No widzicie, ma, muzyki, jest, muzyki jest masę wszędzie po prostu, tylko mówię, no wybierać z tej, z tej skarbnicy tylko to co, to, co kto lubi, to, to rzeczywiście. Yy być może właśnie początkująca bo powiem szczerze nie nie słyszałem nie słyszałem natomiast natomiast jeżeli chodzi o, o wokalistki no to jestem dalej pod wielkim wrażeniem Natalii Sikory to co zrobiła w The Voice of Poland z utworem Crybaby Baby Janis Joplin dobrze solistka multimuzyczna z Warszawy dzisiejsze czasy No to nie to, 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 to nie słyszałem to nie słyszałem e, Tak domino mam 40 lat zgadza się już drugi raz padło dzisiaj to pytanie ale okej okay, zgadza się Dobrze e, w porządku Eee, bardzo chętnie, Anastazja. No tutaj, proszę bardzo. Pierwszy raz mam propozycję na live, że trzeba iść na, na piwo. No dobrze, no. Nie ma problemu. Eee, dobrze. Eee, solistka Multimedia z Warszawy, dzisiejsze czasy. No to nie, nie, to tego nie. Yy, spoko, nie, nie, no wiadomo Krzysztof no to dobrze, to dobrze, że powiedziałeś, że w czwartek gracie, to ja, ja w czwartek się oczywiście melduję, wtorek nie mogę dobra yy, 31 marca swoje 69 urodziny będzie obchodził gitarzysta ACDC Angus Young o, a ja myślałem, że on jest starszy yy, słynny słynny yy, pan w mundurku szkolnym, genialny 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 facet, który potrafi wyjść po prostu na scenę i zrobić takie show, że, że szok. No nie, no to rzeczywiście, to nie, no Angus Young... to też to ICDC się posypało ostatnimi czasy, kurczę, bo tak mówię, no Malcolma już nie ma między nami i tak dalej, wszystko. E, no nie, no 300 lat nie mają, 300 lat nie mają, ale wiesz co, niech żyją ile, ile tylko mogą. Dobra, słuchajcie, co tu mamy dalej? Dokładnie, Antek, Antek, zarąbisty gitarzysta, Angus Young. Sentimental i ten kaczychut Angusa. Tak, ale to wiadomo, że wiesz, to jest zaczerpnięte od czakaberego. Bo na Berym wiesz, wzorowali się i, i, i Rolling Stonesi, i Presley. I, i, I rzeczywiście ten kaczy no i oczywiście Angus Ayanga również to nie ominęło. E, tutaj Dawid pyta, czy masz jakieś koncerty w planach w tym roku. E, wiesz co, coś ma być. A zresztą, no jest tutaj mój basista e, z naszego zespołu jest bębniarz. E, oni tam więcej wiedzą, tym bardziej, że właśnie Michał e, organizuje te koncerty. Na pewno coś w tym, na pewno coś w tym roku myślę, że będzie... będzie e, wiesz, będzie grane. Będzie grane. Dobra, tutaj mamy następny e, słuchajcie. Moment. Mamy następny niepożądany nie, nie komentarz, że tak powiem. A po co? Planujemy, o proszę, odpowiedział, staramy się i planujemy. Proszę bardzo, macie odpowiedź. Także ja mówię, na pewno coś, na pewno coś. E, dokładnie, no ale wiesz, Anastazja, no muszę e, się z tym liczyć e, i, i wiesz, i usuwam te, tych. tych, tych e, te niepotrzebne komentarze. No Chrystowiak jak pisze, że, że nie no w ogóle nie ma opcji no zagramy po prostu no nie ma opcji to są tak fajne chłopaki że ja bym zgrzeszył po prostu gdybym z nimi nie zagrał Kornelia pozdrawiam oczywiście że pozdrowię jak najbardziej pozdrawiam serdecznie nie nie na pewno na pewno zagramy bo tak jak mówię no to jest kurczę, no przefajna ekipa ja wam coś powiem ja byłem raz na tej próbie ale goście po prostu mają takie serducho do tej muzyki taki, taki tworzą klimat że po prostu ja wiele grup słyszałem po, po różnych salkach i tak dalej. No ale jak tutaj po prostu zostałem zaproszony, no to, no to nie powiem. Buty mi lekko spadły. <laughs> Dobrze. Krzysztof, Ech będziemy. Będziemy grać i zapraszać. Tak jest. W Polsce jest za mało barów rock'n'rollowych. No zdecydowanie, a jeszcze mniej jest domów kultury, czyli miejsc w ogóle, gdzie można grać. Anastazja to jest smutne, niestety. Sentimental Games. Czy będziecie wrzucać swoje kawałki na YouTube? Chodzi mi o wasz zespół. Eee, to może, Krzysztof, jak pozwolisz, odpowiem, że e, nasz perkusista ma kanał na YouTubie, gdzie wrzuca nasze, nasze, nasze wrzuca utwory zespołu i tutaj pytanie bardziej to jest do Krzysztofa, do Krzysztofa. Tam się dowiecie wszystkiego. Dziękuję bardzo Kornelia. Pozdrawiam Michał Migza. Anastazja, w Ameryce pełno takich barów, mnóstwo świetnych zespołów, zgadza się no bo to wiadomo, inny świat, no niestety jest klimat, tak jest Christopher Gross tam musimy grać, pałac kultury do Warszawy ci Krzysiek ciągnie, no nie wiem, to słuchaj to pod Sejm się może od razu wybierzemy masakra pod Pałacem Kultury chcesz zagrać? Dobra, nie, no słuchaj, ja myślę, że ta muszla koncertowa na razie, to wiesz, gdzie tam cały rok można grać, to myślę, że to wystarczy. Eee, no to jest mi bardzo miło, Kornelia, witam, witam. Eee, także, także nie, nie, to nie, ale Pałac... <ścoughs> ale kurczę, ty, to nie jest głupi pomysł, powiem ci szczerze, bo Krzysiek, bo... bo ja jeszcze w stolicy na przykład nie byłem, ale, ale naprawdę, nie no, nie, no słuchaj, w ogóle nie ma opcji, no coś na pewno wykombinujemy. Widzisz, ludzie już tutaj, widzowie już tutaj pytają, kiedy jakieś koncerty, kiedyś jakieś coś, no trzeba się wziąć do roboty, zrobić ten materiał, ja muszę napisać te teksty, po prostu cholera, nie wiem czy to... ale nie, no do czwartku to przynajmniej nie, no, ze dwa teksty muszę napisać, bez przesady. Nie, muszę, to, musimy to ruszyć. E, dobra, e, może o Chorzowską Leśniczówkę. O! Dawid, jesteś z chorzowa? A ja mieszkałem przez rok w Świętochłowicach. I chorzów w ogóle ze względu na dżem i w ogóle śląskich muzyków, to, ja, to jest moje ulubione w ogóle miejsce w Polsce. Macie niesamowity klimat. W leśniczówce oczywiście bywałem. To też tam różne rzeczy się działy. <noise> Bardziej na koncertach, ale, ale. ale... Też mi się marzy, żeby w Leśniczowce kiedyś zagrać. Ale sala kongresowa jeszcze wciąż w remoncie, więc musicie poczekać z tym, z tym pałacem. No widzisz, Christophe. Tak, super, same wystarczy. się dawno tak nie uśmiałem. Pod syrenką od razu, tak, 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 tak. Pod smokiem wawelskim. No akurat jestem rodowitym Krakowianinem, więc Cordelia, więc, więc akurat ten smok wawelski, to, to może rzeczywiście kiedyś wypali. Bo jestem akurat z Krakowa. Dobrze, moi drodzy. Fajnie, fajnie ten live się rozkręcił. Super. Eee, także nie, no ja mogę, eee, wiecie co, no ja mogę się wypowiedzieć po prostu tej kwestii tekstów, spróbować coś napisać do tego materiału, bo materiał jest naprawdę, no przepraszam, bardzo zajebisty i, i, i to, to aż się prosi po prostu o wokale, to już wiele osób na ten temat mówiło i dobrze, że chłopaki akurat oglądają dzisiaj tego live'a, bo bo po prostu yy, cała, cała czwórka w tym momencie yy, ma taki, taki yy, wiesz, dostaje takiego pozytywnego kopa, żeby dalej po prostu robić to co, to, co robimy. Sentimental Games, kiedy jakiś zlot fanów kanału. Słuchaj, to jest strasznie ciężki temat. Sentimental Games to jest bardzo ciężki temat, dlatego że strasznie ciężko jest. Eee... No, cześć, Michał. Słuchaj, tutaj widzowie pytają, kiedy zagramy w różnych miejscach. Eee, wiesz, ja tutaj odpowiadam na pytania, że mówię siadam do tekstów i będę, będę po prostu pisał, bo, bo, bo wiesz, eee, kurczę, bo tutaj, tutaj już mamy za zaproszenia żeby zagrać, także wiesz, trzeba powiedzieć naszemu gitarzyście, trzeba się zebrać i ja wiesz, we wtorek mnie nie będzie, ale z tego co mówił Krzysiek, w czwartek gracie, w czwartek będę, bo wiesz co, we wtorek mi wypadła po prostu sprawa rodzinna, w, czwartek nie w wtorek nie mogę być, ale w czwartek na pewno się pojawię. E, dobra, aha, Sentimental Games, jeżeli chodzi o, o zlot fanów kanału, wiesz co, to jest ciężka sprawa, dlatego że Przede wszystkim gdzie? No najlepiej by to było zrobić w Krakowie, prawda? No i teraz pytanie: ile osób przyjedzie, jak, co? Strasznie ciężko jest dopasować, dlatego że, wiesz, jednym będzie odpowiadał termin, innym nie. Myślę, myślę, intensywnie myślę o czymś takim, bo to byłaby fajna sprawa spotkać się, jak to się mówi. Face to face, prawda? I, I porozmawiać na żywo. Jest to, jest to wszystko w planach. No pytanie, właśnie, kto, kto byłby ewentualnie chętny, na kiedy, bo to mówię, każdemu inaczej pasuje. No w tym momencie to jest bardzo ciężkie do ogarnięcia, yy, że tak powiem, yy, ale, ale, ale jest do zrobienia. Antek, czy Pana zdaniem Chris Slade jest dobrym perkusistą? No, ja uważam, że tak. Uważam, że tak. Uważam, że tak. No i już, już basista i perkusista tutaj naszego zespołu się pojawili. Proszę bardzo, macie ich dwóch, więc możecie zadawać pytania. Dobra. O, kocham Kraków, bardzo mi przyjemnie. Ja wiem, gdzie ty byś, Krzysiek, chciał pójść. Stalowe Magnolie. Dobra, mamy następne pytanie. Trzy, y, sentimental, trzeba spróbować. Kto przyjedzie na zlot, ten będzie, a kto nie, to nie. No zgadza się, oczywiście, że, y, że, że trzeba spróbować. Ja muszę, y, znaczy wiesz co? No, najlepsze to by były wakacje. No, sezon urlopowy, no to też masę ludzi wyjeżdża i tak dalej, ale, ale, ale y, tak jak mówię, no jest to do zrobienia. Fajna sprawa w ogóle. Żeby to, żeby to ogarnąć. Kornelia pyta, jak mam na imię? Mam na imię Marcin. Dobra, mamy tutaj łapkę od Krzyśka. No, będziemy ten, w czwartek się widzimy, także, także, wiesz, znowu was posłucham, poćwiczymy, w ogóle mówię jeszcze raz dzięki, że mogłem zagrać, no i tak jak mówię, nie, ja poważnie mówię, Krzysiek i, i Michał, słuchajcie, biorę się za te teksty, kurczę, Felek, żeby to trochę poszło do do przodu, bo naprawdę szkoda tego materiału. Dobra, czy lubisz muzykę Stevena Wilsona? Solo, Porn Tree. No, Porn Tree tak, bardzo, bardzo lubię. Blackfield znam troszeczkę mniej, solowo praktycznie w ogóle. Dawid, w sumie zlot można połączyć z koncertem zespołu. No, słuchaj, jeżeli się chłopaki tylko. Dawid Wodecki, jeżeli się chłopaki tylko zgodzą, żeby zagrać w Polsce, nie ma żadnego problemu. O, Christopher. Krzysiek nasz basista odpowiedział w tym momencie użytkownikowi Sentimental Games i odpowiada, kto wie, super by było. No, jest szansa na zagranie w Polsce. No, fajnie by było. Też tak myślę. Też tak myślę. Też tak myślę. Tym bardziej, że. Yy, wiesz, jest własny materiał do tego do tego się jakieś teksty wiesz fajne fajne napisze i powiem ci Krzysiek Michał naprawdę możemy z tym możemy z tym ruszyć ja, ja tak powiedziałem na poprzednim live tak samo powiedziałem że że, e, że e, ja jestem pełen nadziei e, pejdet na YouTubie szukać logo Ręka z siedmioma palcami. Pay that. O proszę. Właśnie. Eee, Krzysiek ostatnio mi chciał, eee, eee, jak to, eee, po, no, powiedzieć nazwę tego zespołu, ale ciągle zapominał po prostu. Nie wiem, nie wiem, czemu. Ja to jeszcze, jeszcze tutaj muszę sobie właśnie jedną rzecz. Pay debt, pay debt. No, to już macie, to już macie. Tutaj napisał Hampus Mannheim, czyli nasz perkusista. Christoph Cross, dziękujemy. Ok. Nie, powiem Wam szczerze, Panowie, że naprawdę e, widziałem, że ta, ta czteroczęściowa próba naprawdę zrobiła robotę i ten materiał się naprawdę podobał. Dlatego mówię, trzeba to ruszyć. Anastazja pyta, czy piłem piwo Ironów The Trooper? Nie, nie piłem takiego piwa. E, Christopher, Michał. Zbieramy złom na lot. Nie wiem, o co chodzi Krzysiek. O co chodzi z tym złomem? Do precyzji, bo jeszcze ja zaczynam śmiać, ale nie wiem o co chodzi. Coście wymyślili. Sentimental. A czemu siedem palców? No to już chłopaków trzeba zapytać. Kampus Mannheim i, i Krzysiek, macie pytanie od Sentimental Games: eee, czemu siedem czemu palców jest na logo? Ja powiem Ci szczerze, że ja nawet jeszcze nie widziałem tego logo. No co, już dopiero byłem na jednej próbie. Ale spoko, spoko, coraz ciekawiej się robi. Eee, Anastazja, Metalika czy Megadew zespół wiecznie obrażonego Rudzielca? No nie, Megadef lubię, ale Metalika zdecydowanie. Zdecydowanie. Krzysztof Gross. Do Krakowa dolecieć. To nikt nie wie, dlaczego tam jest siedem palców, słuchajcie, na tym logo. Kurczę. Ale numer. Nie, no po prostu nie. Ja wam coś powiem. No inwencja, twór, inwencja twórcza też się... Też się, też się liczy. A tutaj Michał Kampus Mannheim, nasz bębniarz, dobrze pisze, bo nasz gitarzysta gra, jakby miał siedem palców. Wiesz co? Ja myślę, że on ma po siedem palców, ale u jednej ręki, bo to co on robi? Z... Wiesz. W sumie 14, bo, bo to, co robi z gitarą, to jest nieprawdopodobne. Nie, gość rzeczywiście. Eee, rewelacyjny. Jak i wszyscy Krzysiek i, i, i Michał, oczywiście również. No. Sentimental Games. Eee, to macie niezły klimat w tym zespole. Eee, tak, staramy się, wiesz, co, żeby to było wszystko na luzie i naprawdę wyczuwalny jest ten luz. Eee, sztuka. E, wiesz, co w zespołach rzadko się zdarza, że, że e, takie, żeby takie e, jakieś przyjacielskie wiesz, tematy, bo mogę to myślę otwarcie powiedzieć, panowały, bo się naprawdę ja z chłopakami się naprawdę nie, nie znałem e, wcześniej, i, i to de facto wszystko się zaczęło od tego wywiadu, więc stosunkowo niedawno. No i, no i po prostu. Fajne chłopaki, ja, ja bowiem otwarcie chcę z nimi współpracować. Ja wiem, że oni też by chcieli i tutaj naprawdę ja jestem dobrej myśli, że coś z tego po prostu będzie. Dobra. Eee, dobra. Eee, Anastazja. Anastazja, dajcie mu gitarę dziesięciostrunową. E, do dwunastka jest ewentualnie tak jak mówisz, ta dwugryfówka e, 12 i 6, czyli 18. Ja myślę, że dałby sobie radę. Proszę bardzo, e, chcesz mi Krzysiek powiedzieć, że pojawił się nasz gitarzysta e, Roger. Czyżbyśmy byli, czyż byli w komplecie we wszystkich czterech? No to super by było. To macie pełny skład na liveie dzisiaj. Proszę bardzo. Zespół musi być jak rodzina, Anastazja. To jest prawda. O tak, Anastazja. Kochamy się. Jak tylko gramy. <grystanie> Krzysiek. Nie, to masz piątkę u mnie. Po prostu w czwartek ci piątkę przybiję za ten komentarz. Kurde. Bardzo pozytywnie. <grystanie> Roger, tak. No ale jest, jest Roger, na live jesteśmy wszyscy czterej, cały zespół, no to teraz powiem Ci, że się pytania posypią, jeżeli jesteśmy w komplecie. Na pewno by sobie poradził z dziesięciostrunami i dwoma gryfami. Tak, ja ci mówię, on jest, on jest kilkunastopalczasty po prostu. Pozytywnie oczywiście. Nie, nie, świetny. Eee, przede wszystkim, no też mówię, komponuje, więc tutaj... Chociaż, chociaż Michał, ty też tam na gitarce potrafisz podegrać. Ja cię obserwuję cały czas. Te, wiesz, te, 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 te solówki do polskich kawałków. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. No nie, słuchajcie, kurczę, jest taki klimat, że nie mogę się doczekać tego czwartku, żebyśmy zagrali. Christopher, dobra, cross, ok. I zobacz. Ze tego live zrobiło się wesoło. No tak, 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 tak. Zgadza się. To znaczy się, no. Nie, nie, Roger jest w meditation. Aha, no tak, no bo przecież on. Aha, czyli on po prostu. Rozumiem, rozumiem. Ok, okej, okay, okej. Okay. Michał jest pan gitara. Aha, no tak, 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 tak. A ty jesteś basowa, i to dobra basowa grający na. na yy, ty po wiesz co, zdradz jaka, jaka to jest firma tej, tej twojej gitary basowej, bo wiem tylko tyle, że to jest 35-letni instrument, ale, ale no powiem ci gra zajebiście ten, ten bas, też kurde, jakżeś uderzył wtedy yy, ten. Wiesz, jak, jak włączyłeś Krzysiek ten piec po prostu i zagrałeś, zagrałeś po prostu. E, basowe, górne, no to ja myślałem, że po prostu wiesz, uszy wędły no. No nie, Michał tak samo, ale na bębnach też daje radę, na gitarze też se Michał daje radę. Nie, nie, no oczywiście. E, Christo no i tutaj nasz, nasz perkusista e, Michał odpowiada. Krzysztof, e, jest pan bas, ja, a ja jednak na bębnach lepiej się czuję. No, ale to, to, to wiesz co to słychać, to widać. Bo, bo tak, jak, tak jak Krzysiek powiedział, e, ty jesteś takie zwierzę sceniczne, jeżeli chodzi o perkusję, pozytywnie oczywiście. E, ale, ale na gitarce powiem ci też potrafisz podegrać, i naprawdę ja, e, ja wiem, że to jest, wiesz, trzeba rozgraniczyć po prostu no, też potrafisz i na tym i na tym, tak? Czujesz się bardziej jako perkusista, spoko. I rzeczywiście, tak jak mówię, super, super to wszystko wygląda, ale, ale gitarzystą też jesteś niezłym, i nie bądź tutaj taki skromny, Michał. Naprawdę, to z całym szacunkiem w Twoją stronę po prostu za to, co, co robisz. I, I dziękuję Wam tak samo, Panowie, za to, że mogę w tym w jakimś sensie póki co uczestniczyć. A, a teksty się znajdą i ja mówię tu oficjalnie na live, że po prostu jeżeli mogę coś powiedzieć, to się bierzemy do roboty. Ja siadam do tych tekstów, jutro jest poniedziałek, super, jutro, jutro po prostu siadam i, i biorę się za, za pisanie tekstów, żeby były gotowe na czwartek. No i będziemy coś kleić, będziemy coś kombinować, bo materiał jest gotowy. Nad liniami melodycznymi trzeba będzie posiedzieć, no i, no i po prostu tyle, no. Także, także muszę Wam powiedzieć, że czeka nas, czeka nas dużo pracy, ale naprawdę jestem bardzo szczęśliwy, że, że chłopaki mnie tak e, zaakceptowali, że, że możemy coś razem zrobić. E, gitarze, e, basista ma honera, PJ Professional Tobi Musicant Upgrade e, z szalerem mechaniki intak. I tak dalej, Dimarcio Aha, no, Di Marzio i szaler. Tak, myślałem, że ty masz szalera właśnie. A, bo ty mówisz o, o, o tych. Tak, o przystawki Di Marcio i, i, i szalery masz te. No. Eee, maszynki. Maszynki do strojenia. E, dobra, Antek. E, czy pan zna takiego gitarzystę jak Tom Petty? Oczywiście Tom pity to wzór dla Jurka Styczyńskiego, gitarzysty dżemu. Bardzo, bardzo e, też świetny muzyk. Z tego co wiem, to chyba nie żyjący, ale, ale mogę się mylić. No, także dobrze panowie, macie jeszcze jakieś e, pytanka tutaj. Poza tym co, Krzysztof? Nie, no Antek zdecydowanie, jeżeli chodzi o, o, o Toma Pity'ego, tak, no to jest gość, wiesz, niesamowity, to tutaj nie można odmówić, wiesz, talentu i przede wszystkim umiejętności, bo to wszystko jest wypracowane, prawda? No jest to jeden z Lepszych gitarzystów, powiedziałem, lepszych tylko pod tym względem, że uważam, że jest niewystarczająco doceniony, jak powinien być. Um, uważam, że, że powinien być bardziej zauważony, ale podobna sytuacja była kiedyś z Garym Murem. No, też świetny gitarzysta. No i co z tego? też Też po prostu. Zawsze mi się wydawało, że to jakiś tam no, drugiego, drugiego, trzeciego sortu gitarzysta, a tu proszę. I kilka gitar dalej. Nie, nieważne teraz. Eee, ale co, Krzysiek, powiedziałem coś nie tak czy. Cześć, Kuba. <ścoughs> Mhm, mm okej, okay. dobra, macie moi drodzy jeszcze jakieś pytanka, coś się znajdzie? Campus, imię zespołu ma 7 liter, pay debt i dlatego 7 palców, o proszę. Okej, okay, wszystko okej, okay. nie, bo myślałem, że wiesz, w tym ferworze odpowiadania na pytań coś tam może chlapnąłem, ale dobra, wszystko okej, okay. czyli co, e, czyli rozumiem, że w... Michał, Krzysztof. W czwartek się widzimy, tak? E, Kuba, prowadzimy tutaj live. Rozmawiamy o. Znaczy, ja tutaj prowadzę live. Rozmawiamy generalnie o muzyce, generalnie o płytach winylowych. No, to dobra, to, czyli, czyli rozumiem, że na czwartek jesteśmy umówieni na próbę. Dobra, no to yy, no ja tutaj podejrzewam, że nikogo nie będę się musiał pytać. No was się mogę zapytać jedynie chłopaki, czy, czy, czy mam nagrać na przykład następną próbę i rzucić to tak jak ostatnio na, na kanał, czy... czy... Czy po prostu będziemy coś kombinować z tymi, z tymi tekstami, jak ja to przywiozę. Zobaczymy jeszcze, zobaczymy jeszcze. Ale mówię, tak zajebiście gracie, że szkoda tego nie nagrać. Aha, dzięki Michał za to, że powiedziałeś, że mimo tego mówię, że to było kręcone komórką, to, to jakoś to wyszło. Bo rzeczywiście, ja ci powiem szczerze, że ja to odsłuchiwałem później ten materiał z próby, to, to yy, jak na, na tak wiekowy sprzęt yy, telefon, jaki mam, to powiem ci że rzeczywiście zajebiście to wyszło. Ja jestem bardzo zadowolony. Myślałem, że będzie dużo gorzej. I oczywiście, jeżeli chodzi o mój telefon, ja nie mówię o, o Waszych umiejętnościach yy, techniczno-muzycznych. Dobra. <laughs> Ktoś jeszcze coś ma? Jakieś pytanko? No! No dokładnie. Nie, no w czwartek się widzimy. Zobaczymy. No właśnie, dokładnie. Posiedzimy, posiedzimy, pogadamy. Nie, no w czwartek przyjeżdżam, nie ma opcji. E, dobra. E, moi drodzy, przeszło półtorej godziny. Przeszło półtorej godziny. E, Krzysztof e, i, i Michał, ja za chwilę do Was zadzwonię, pogadamy jeszcze po lajku, ustalimy e, tam pewne, pewne rzeczy. W czwartek, w każdym razie, na pewno będę. Tylko niech mi tam któryś napisze jeszcze o której dokładnie godzinie, to się umówimy. Bartek, jeszcze szybkie pytanie sprzętowe: jakie marki gramofonów polecasz? Słuchaj, wszystko zależy od tego, jaka, jaka kwota. Bo, zarówno dobra będzie na początek Polska Unitra. Polska Unitra. Ok, ok, Krzysiek. Polska Unitra z lat 80., typu Gramofon Bernard. Czy już wyżej to powiedzmy tam, Fryderyk, Daniel, yy, Fonomaster czy Adam, jeżeli chodzi o Polskę. Ale Bernard, myślę, że to jest dobry początek. Eee, i, i, yy, I A jeżeli chodzi o zagranicę, to jestem wielbicielem firmy Dual. W tej chwili mam dwa gramofony Dual 604 i Dual 704. To są pancerne maszyny nie do zarżnięcia z napędem bezpośrednim, to są gramofony z drugiej połowy lat 70. Jak ma być coś dobrego, to jeżeli chodzi o zagranicę dual, jeżeli chodzi o, o Polskę, to można od Bernarda myślę spokojnie startować. Antek Ferbski. Dobra, co tutaj jest? Mam u siebie w domu płytę CD Toma Petiego, Full Moon Fever. Gros. Okej, okay, to będziemy dzwonić. Polecam ją posłuchać. Okej, okay, wielkie dzięki. Moi drodzy, yy, myślę, że godzina 35 spokojnie wystarczy na live'a. Dzięki wielkie za super dzisiaj spotkanie. Zapraszam Was wszystkich do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Czas na winyl. I widzimy się na live. Na live widzimy się w piątek o godzinie 20.00. Natomiast kolejny live w niedzielę o godzinie 20.00. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.